nasze ostatnie miejscówki w Turcji były naprawdę bardzo udane. Piękne, malownicze zatoki. I choć trudno w to uwierzyć, znalazłam jeszcze lepszą. Martwiłam się jednak, czy uda się tam dojechać, bo droga była po prostu bardzo wąska i trudna. Niezliczoną ilość razy niedźwiedź wychodził z samochodu, aby sprawdzić, czy nasz Słomek da radę. Były takie miejsca, gdzie ja wychodziłam z samochodu, aby nawigować niedźwiedzia, mówić mu, żeby bardziej się trzymał prawej albo lewej. I w tym miejscu pozwolę sobie zatrzymać klatkę i zwrócić Wam uwagę na tą wystającą skałę, tą, którą widzimy tutaj na dole ekranu. Gdybyśmy najechali na tą skałę, to Złomek po prostu by się przewrócił. Do przodu. Luke, tutaj pójdziesz, po prostu musisz iść prosto, prosto, jedź prosto. Ale dlaczego cię tak skusiło jechać tam? Słowami nie da się opisać tego, co czuliśmy. To, czego nie widać na filmie, to skarpa za tymi krzewami było po prostu urwisko. I też użyłam kamery szerokokątnej, więc droga wygląda na o wiele szerszą niż tak naprawdę była. Ona była, no szczerze powiedziawszy, po prostu za wąska na naszego Złomka. Kurna, ale było normalnie. Ja jestem w szoku, że ten samochód wyjechał. Tutaj jest jeszcze taki trudny kawałek. Ale tam było wężej, a tu jest trochę szerzej. I co? Dobrze jest reszta? Possible. It's okay, it's okay, it's okay. Masz miejsce. Masz, okej, 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 okej. Tutaj, tutaj, trochę tu. Dobra, dobra. Jest, muszę iść out of the way. Okej, okej. Dobra. Okej, 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 okej. Okej. Dobra, tutaj nie jest już trudno. Okej. It's not difficult now. Okej. I tu bardziej.
No, this is easy now. Uważaj na ten. Dobra, do mnie. I teraz należałoby sobie zadać pytanie, czy było warto? Siusz. Poszły konie po betonie. Tam słuchajcie, w oddali my widzimy, no ale tam daleko jest, raz na jakiś czas się wynurza głowa, jakiś nurek. I po prostu te nasze psy to są takie czujne. Nic nim nie umknie, nic. Nie ma mowy. Nikt nie będzie po naszej zatoce tutaj sobie pływał. Ale piękne dzisiaj morze, nie? Cudne jest to miejsce. Po prostu powiem wam, że normalnie ciężko będzie stąd wyjechać. A tutaj pieką się ziemniaczki. Naprawdę. I cała ta plażyczka dla nas.
Piękne to miejsce. Naprawdę, takie miejsce to warte jest $1 000 000. No, wprawdzie to nie jakieś, wiecie, Malediwy, ale dokładnie tak się czujemy, jakbyśmy mieli piękną chatę gdzieś w pięknym miejscu na Malediwach. Nawet wydaje mi się nawet czasem, że czy na tych Malediwach tam ludzie mają taką radość, jak my mamy tutaj z tego miejsca. Jeszcze takiego słodkiego patata też damy. Trochę za późno sobie przypomniałam o tym patacie właśnie. Jeszcze. No ale dobra, dopiero żeśmy co włożyli tam te ziemniaki, to się usmaży. O, teraz będzie i dobra. Ładnie. Aż ślinka leci już na samą myśl. Dziewczyny czekają na ziemniaki. Tak? Bela, czekasz na ziemniaki? No właśnie, jak to jest z tymi ziemniakami? Czy psy mogą jeść ziemniaki? Myślę, że 5 było chyba. Bela! Auć! Gdzie reszta? No nie wiem. Na pewno są. O, jest. Fajnie się upiekły. Auć! A się nie spaliły, nie? Auć! My raczej wolimy takie średnie, nie takie za duże. Decydnej. I think there were 5. O, widzisz? Jest ostatni. Super. Świetnie. Mistrzostwo świata, moi drodzy. Już robi się ciemno, więc może nie być za dobrze widać. Ale słuchajcie, no pięknie się upiekł ten słodki ziemniak i ziemniaczki też super nie spaliły się, tylko właśnie są świetnie upieczone. I będziemy dzisiaj to jeść sosem tzatziki, takim własnej roboty. I taka sałatka, marchewka, czarna rzepa i jabłko. Wczoraj w nocy na naszą sekretną plażę przyjechali studenci. Przyjechali taką przyczepą, samochodem, wiadomo, z przyczepą, własno robioną przyczepą. Zobaczcie, po prostu. Uwaga. No, taki bardzo studencki samochód, prawda? Bardzo studencki. Ale faktycznie ta przyczepa jest bardzo ciekawa. Tutaj Turcja, jak widać, się dopisuje w takie ciekawe pojazdy. Tak więc chciałabym i ten pojazd Wam pokazać. Okay. Hello guys, this is my trailer. We met this one this week. Just, you can show. What we have here? This is my fridge. Uh-huh. Here. Mm-hmm. And how many liters is this? I think 15 liters. 15? Yeah, 15 mm-hmm. liters. And this 50, is my water probably. Tank. 2,000. 200? Yeah, 200. Yeah, 200 liters. 200 yeah, but liters. This is massive. Yeah. Mm-hmm. And this, it's liter
Uh-huh. It's leader. Yeah. And one. Super. Yeah, it's easy. It's easy. And then you obviously it goes over there. And this is where you sleep. This is my bed. Wow. This is proper size. It's not finished. It's testing now. You are testing. Yeah, it's in testing a testing now. Phase. Yeah. So what do you want to improve? Maybe I don't know. You don't know. Okay, you will see. I don't know this idea. Yeah. But you have all this gear over here. Just you've got some light. The outside lights. And outside light. This is free. This is free. In fridge or water pump. And outside light and inside light. Cool. And we have one solar system. Yeah, and yeah, you have solar panels. Yeah, one solar on the roof. Under, but I think 400. 400. Yeah. 400. But in one battery in 200 watts. And then that's all. That's all. Yeah. You've done good job. It's okay and, for me. Yeah. And how long did it take to make it? 1 month. 1 month? Yeah, 1 month. Wow. Yeah, it's long. But it's long. Not finished. No, it's okay. It's long for me. And this is quite thick. Yeah. Wow, so it must be comfortable. Yeah, it's comfortable. Yeah. It's like double what we have in the tent. 10 centimeters. 10 centimeters, yeah. Like 10 centimeters. Mm-hmm. Super. It's good for me. Super cool. And one shower. And you have shower. Yeah. Perfect. Yes. Well done. Thank you. Well done. Enjoy. Enjoy. No, fajną tą przyczepkę sobie zrobili chłopacy. Naprawdę dobry pomysł. Dobre wykonania, przynajmniej prawie dobre, bo jak to się okazuje, wszystko zawsze wychodzi w praniu. I już po tym przyjeździe tutaj, to w ogóle ich pierwszy wyjazd, tak jak powiedzieli. I już zaraz stwierdzili, że mają za niskie zawieszenie, nie? No faktycznie, no, takie kółeczka, samochód terenowy, wysoki, a ta przyczepa po prostu takie zwykłe, małe, niziutkie kółka. I nawet po takich kamieniach, wiecie, droga szutrowa z kamieniami, moim zdaniem nie trudna, ale jednak dla takiej przyczepki okazała się, no naprawdę jechali tu bardzo długo, dlatego właśnie przyjechali tak późno, wczoraj w nocy. Tak więc taka jedna rzecz do poprawki w pierwszej kolejności, no ale to nieważne. No, ważne, że fajna inicjatywa, że im się to udało, a to co trzeba, to sobie tam poprawią. Tam jeszcze będą robić w środku jakieś drobiazgi, tam wykładać jakąś czymś tam. Aha, izolację będzie dawał w środku, tutaj mówił. No, ale fajnie, w ogóle bardzo sympatyczni też byli, ale fajny też pomysł. Choć my nie jesteśmy zwolennikami przyczepek, właśnie z tych względów, wiecie, jeżeli chodzi o jazdę, bo to zależy, co kto chce robić. Jeżeli ktoś ma zamiar tylko jeździć po, wiecie, asfalcie i gdzieś tam kawałeczek zjechać, no to jest ok, ale tak off-road, nawet takie off-roadowe przyczepy, my widzieliśmy, jak ludzie po prostu, jak to w akcji wygląda. Mamy też takich bardzo dobrych znajomych, którzy podróżowali nawet właśnie 3 lata samochodem terenowym z terenową przyczepą. I też po prostu sprzedają tą przyczepę, bo mówią, że na dłuższą metę to męka po prostu. Thank you. No problem, no problem.
you should lower this over here. Yeah, maybe. We need the big tires. Yeah, we need bigger wheels. Yeah, here. You need to change it. But another one, what another one? Uh-huh. Yeah. Okay. I ponownie zostaliśmy sami. Tak więc widzimy taką prawidłowość, że tutaj w Turcji takie miejsca, które są bardziej takie troszkę z dala, na uboczu, bo może trudniej dostępne, to one faktycznie możesz być tutaj sam w tygodniu. Bo na weekend zawsze znajdą się jacyś lokalsi, którzy po prostu przyjadą tutaj sobie na weekend. Albo tylko po prostu na lunch, czy tam połowić rybki, albo zostać tutaj na jedną czy na dwie noce. Ale w tygodniu jest faktycznie puściutko. Tu pogadaliśmy też z chłopakami i dali nam też kilka fajnych takich polecajek, które oczywiście posprawdzamy i jeżeli są dobre, no to my zamieścimy na mapę. Właśnie jak ktoś jest nowy i nie wie, no to my mamy mapy z naszymi lokalizacjami, z miejscami, które sami żeśmy sprawdzili. Bo wiecie, są też apki, wiadomo, i my też czasem korzystamy z aplikacji, ale z tymi apkami to różnie bywa. A często jest taki opis, wiecie, fajna plaża, to tamto, czy jakieś tam inne miejsce. Przyjeżdżasz i sobie myślisz, beznadziejne, no. Wprawdzie wszystko jest względne, coś co jest fajne miejsce dla jednej osoby, dla drugiej niekoniecznie i też nauczyłam się czytać ze zrozumieniem te wszystkie opisy, ale czasem można się naciąć. Tak więc nasze miejsca na pewno widzicie, bo pokazujemy na filmach i te wszystkie miejsca są umieszczane na mapie. Więc jak chcecie sobie zaoszczędzić czasu i rozczarowań, to zapraszam do tych naszych mapek. Te mapki nasi patroni, wszyscy wspierający otrzymują bezpłatnie dostęp do tych map. Natomiast inne osoby prosimy, żeby wrzuciły do naszej skarbonki kilka złotych monet. A w ten sposób też gromadzimy środki na to, żeby mieć pieniądze na internet, na sprzęt, na wszystkie nasze rzeczy. Tak samo jak oglądacie czy piszecie komentarze, to jest wspieranie kanału, a jak ktoś wspiera finansowo, no to jeszcze lepiej, tak więc zachęcam. Każda forma pomocy mile widziana. A teraz pooglądamy widoczki. Dzisiaj jest niedziela i przypłynęło parę stateczków. Jak widzimy, dwa jachty i cztery takie fajne, wypasione łodzie. Tak więc mamy okazję zobaczyć, jak biedni Turcy spędzają wolny czas. Te cztery razem mają niezłą imprezę tam, gra głośna muzyka, no i po prostu się świetnie bawią. Nie mamy nic przeciwko, ale to tak fajnie, bo często mamy w głowie takie stereotypy, że w Turcji jest biednie i spotykaliśmy tu dużo osób i każdy narzeka, że taka bieda i takie podwyżki, że tak źle się w tej Turcji żyje. No jak widać, nie każdemu. Dobra, przestań kamerować, idź po kiełbasę. No i zapewne jak niektórzy z Was się już domyślają, po tym jak zobaczyli na tej naszej małej plaży samochód z przyczepą, do tej zatoki prowadziła jeszcze druga droga, która oczywiście była super łatwa.